Włącz i zostań z nami. Oto kolejny już raz spotykamy się na eliminacjach diecezjalnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Konkurs zawsze obejmuje młodzież szkół ponadgimnazjalnych, za każdym razem jakiś obszar tematyczny. W tym roku w sposób szczególny uczestnicy przybliżają sobie, zajmują się Księgą Daniela oraz Apokalipsą Świętego Jana, a więc jak można powiedzieć, dwiema apokalipsami Pisma Świętego. Nie znalazłam miłości, nie znalazłam dla serca swojego. Chciałbym się razem z wami pomodlić. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomoże mnie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Właściwie potem mogli nawet w kościele, wtedy kiedy słucha się Słowa Bożego w czasie Eucharystii, żebyśmy lepiej rozumieli, co Bóg do nas mówi. I pamiętajmy także o tym, że ta wiedza ma nas prowadzić do jeszcze głębszego zjednoczenia z Panem Bogiem. Ale tak jak powiedziałem, już samo obcowanie ze Słowem, samo ten już przygotowanie i tak dalej, to na pewno jest coś, co pozostawia ślad w umyśle, ale pozostawia także ślad w sercu. I dlatego wszystkiego Wam życzę jak najlepszego i myślę, że trzymam za wszystkich kciuki. Szczęść Boże! Bardzo proszę Państwa o zajmowanie miejsc tutaj z przodu. Po wyczytaniu koleżanka wręczy Państwu dyplomy za udział w konkursie. Kruszewski Adrian jest na sali. Cieszyńska Julia. Sprawdzenie poprawności odpowiedzi proponuje powołana komisja. Punkt 6. W części 8 stosuje się odrębny program. Punkt 7. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po 3 osoby z każdej diecezji, które uzyskały w części 8 kolejną największą liczbę punktów. Punkt 8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę w celu wyłonienia 3 finalistów. Nie zaglądanie, bo jeszcze Państwu przekażę informacje odnośnie instrukcji. Z przodu koleżanka, z tyłu kolega Pan Dyrektor. Także bardzo proszę jeszcze położyć, nie zaglądać. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja. Test składa się z 45 pytań. Za 1, za 2 i za 3 punkty. Pytania od 1 do 43 są pytaniami jednokrotnego wyboru. Aby udzielić odpowiedzi na pytanie, należy zaznaczyć znakiem X na karcie odpowiedzi pole przypisane do jednej z podanych możliwości A w ręce. Na ostatniej stronie mają Państwo... Po części pisemnej młodzież, która uzyskała najlepsze wyniki, spotyka się z nami na części ustnej, w czasie której wyłonimy najlepszych laureatów, osoby, które reprezentować będą naszą archidiecezję na finale ogólnopolskim konkursu, która jak co roku odbywać się będzie na początku czerwca w Niepokalanowie. Cieszymy się bardzo, że nasz konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród katechetów, wśród młodzieży, że znajomość Pisma Świętego jest pożądaną wśród młodego pokolenia. W jakiś sposób przyczyniamy się w ten sposób do promowania Słowa Bożego wśród młodych ludzi. To powiedz, jak ci poszło? Poszło bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będę w tej pierwszej siódemce, wtedy dalej. Pytania nie były zbytnio trudne. Jak się czytało, to powinno się mniej więcej wiedzieć, o co chodziło. Jak teraz będzie ustne i też nie wiadomo, jakie pytania, ale to
zobaczyć. Nie boisz się, nie boisz. Nie, jeśli przejdę, to mam nadzieję, że ten usty jakoś dam radę też przejść, więc... Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.